Witam Państwa, Dagmara Siemińska. Zapraszam na kwadrans radnego. Dzisiaj naszym gościem jest radny Ursynowa Wojciech Zabłocki. Witam Państwa serdecznie. Proszę Pana, ratusz obciął wydatki na komunikację w wysokości prawie 190 milionów złotych. Na czym ratusz zaoszczędził? Przede wszystkim na kursach niektórych tramwajów, autobusów. Już teraz widzimy, że dużo rzadziej niektóre linie kursują, zwłaszcza poza godzinami szczytu. Są pomysły skrócenia godzin pracy metra w weekendy, nocami. Dzięki takim mocnym protestom społecznym, w które także się zaangażowaliśmy, udało się ten termin, ten czas wydłużyć najpierw z lutego do czerwca. W tej chwili zobaczymy, do końca roku na pewno będzie to metro jeszcze działało w tym kształcie. Być może w drugiej połowie roku już będzie działało krócej, więc to są między innymi tego typu akcje, także działania w MZA, to znaczy do tej pory 25% kursów było objętych wolnym rynkiem, czyli różni prywatni przedsiębiorcy, przewoźnicy taniej świadczyli usługi. W tej chwili miasto się wycofało z tego z 20 kilku połączeń, bodajże jedno zostanie tylko. Chodzi o to po prostu, że kupiono drogie autobusy, więc miasto musi samo swojej spółce zapłacić drożej za droższe połączenia, żeby te pieniądze się zwróciły. Więc jest szereg działań już w tej chwili widocznych, podejmowanych przez miasto tylko po to, żeby zaoszczędzić i żeby tę dziurę w jakiś sposób załatać. Ale kosztem mieszkańców, kosztem jakości usług. A mimo wszystko, mimo tych cięć, bilety cały czas drożeją, prawda? Tak, kolejną podwyżkę mamy za sobą, jeszcze kolejna podwyżka czeka nas po nowym roku, więc podwyżek nie ma końca. Już znam statystyki badania, według których coraz więcej osób jeździ na gapę, nie płaci za korzystanie z komunikacji miejskiej, więc myślę, że tutaj mechanizmy rynkowe odzywają się po prostu. Podwyższanie podatków, podwyższanie opłat za usługi powoduje po prostu spadek popytu. A jaki pomysł na rozwiązanie tych problemów ma Prawo i Sprawiedliwość? Jest szereg pomysłów i działają różne zespoły radnych, samorządowców, które zajmują się tymi rozwiązaniami. Ja akurat działam w zespole, który tak naprawdę wychodzi z założenia, że warszawscy podatnicy są dyskryminowani. Założenie takie jest widoczne, ponieważ jakieś 500 000 osób mieszkających, pracujących w Warszawie nie płaci tutaj podatków. Po prostu są osoby przyjezdne, które odprowadzają podatki zupełnie gdzie indziej. Miasto traci z tego tytułu nawet 1,5 miliarda złotych rocznie. To jest ogromne pieniądze, a my cały czas płacimy za odśnieżanie, płacimy za służby miejskie i tak dalej, szereg po prostu. Czyli to są osoby, które korzystają z usług miejskich, ale nie partycypują w kosztach? Tak, po prostu. No w tej chwili jakby płacimy za to, za te usługi, dopłacamy na przykład do komunikacji miejskiej, bo w tej chwili 66-67% miasto dopłaca do działania komunikacji miejskiej, opłaty z biletów to jest 33-34%, więc te osoby, na przykład porównam do swojego przypadku, ja płacę za kartę miejską 250 zł, ale w podatkach dodatkowo 500, czyli razem płacę z podatkami 750 zł. No, osoby, które nie partycypują w tym systemie, nie tworzą bazy podatkowej, płacą tylko 250 zł, czyli to jest dyskryminacja podatników. No bo... Czyli wyjaśnijmy jeszcze raz widzom, to jest, my mówimy o tak zwanym projekcie talińskim, tak? Który w tym momencie tak, tym, bo Tallinn jako pierwszy wprowadził z dużych miast, z dużych stolic europejskich. To... I to polega na tym, żeby ci, którzy są zameldowani w Warszawie, tak, którzy płacą podatki w Warszawie, może tak, jeździli za darmo komunikacją miejską. Za darmo lub ulgowo. I to się opłaca miastu? Powiem tak, Tallinn w tej chwili na tym dosyć dobrze wychodzi. Już Ryga, Helsinki, Wilno się tym projektem zainteresowały. My na początku rzeczywiście wyszliśmy z takiej inspiracji tallińskiej, żeby wprowadzić tą komunikację bezpłatną. W tej chwili weszły różne wyliczenia. Myślimy, że bardziej realne będzie wprowadzenie ulgowej komunikacji. Być może na przykład 50% dla podatników, ale razem z całym pakietem różnych innych ulg, usług. Na przykład problem dotyczący parkometrów. Mamy rozszerzenie strefy parkometrów, podwyżkę cen korzystania z tych usług, więc już myślimy o tym, żeby nie tylko podatników zachęcać do tego, żeby tutaj płacili i nagradzać ich za to, że tutaj płacą, wyrównywać te szanse, zmniejszać dyskryminację. Więc już myślimy, żeby nie tylko rozszerzyć ten projekt, taki cały pakiet na komunikację, ale być może też na parkometry, żeby one były tańsze dla warszawiaków. Z tego, co Pan mówi, nie opłaca się jednak miastu, aby komunikacja była bezpłatna całkowicie. Być może docelowo tak, ale no wiadomo, że trzeba jakiś okres przejściowy, trzeba to sprawdzić, trzeba realistycznie podejść do sprawy. Bezpłatna komunikacja byłaby idealna, ale gdybyśmy odpowiednią ilość ludzi przyciągnęli tutaj,
Gdyby... Aha, czyli z tych osób, które w tej chwili są, jest to nierealne, tak? Czy jest realne? Nie, to nie, bez przesady, to nie jest tak. Miasto ma budżet prawie 13 miliardów złotych. Miasto płaci za komunikację 2 miliardy złotych, z czego dostaje z powrotem jakieś 700 milionów. Więc to jest całe pytanie o 700 milionów złotych dopłaty. Jeśli przyjmiemy, że cały czas będzie grupa turystów, cały czas będzie grupa osób przyjezdnych, które nie będą tutaj płaciły, no to to jest zawsze też jakieś kilkaset, być może milionów złotych. Więc jest pytanie, czy będziemy chcieli te kilkaset milionów dopłacić do komunikacji i taki bonus dać podatnikom, czy będziemy chcieli zrobić ją ulgową, żeby ta dopłata była mniejsza. To jest kwestia wyliczeń. Jest tak, że jeśli byśmy zrobili komunikację 50% ulgową, to wiadomo, że to byłoby rozwiązanie ostrożniejsze. Jeśli na przykład podatnik, taki to był mój pomysł wyjściowy, jeśli podatnik płaciłby rocznie 500 zł za komunikację miejską, za całą, no to byłoby to już dwa razy taniej niż teraz, ponad dwa razy taniej, no bo cztery karty miejskie kwartalne to jest razem 1000 zł. Zaoszczędzałby 500 zł i też na tym by bardzo dużo zyskiwał. No to ulga byłaby już spora, do miasta by trafiało jakieś 300 milionów złotych z tego tytułu zamiast 700 i kwestia byłaby jak zapełnić te pozostałe 300. Ale być może nie musielibyśmy tego robić, ponieważ przeciętnie podatnik zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za poprzedni rok wprowadza do kasy miejskiej jakieś 3-3,5 tysiąca złotych. Czy łatwo obliczyć, że kolejnych 100 tysięcy podatników, 100 tysięcy osób z tych co najmniej pół miliona, które by się zdecydowały partycypować w tym systemie, mieć te wszystkie ulgi, to 100 tysięcy podatników nowych to jest 300 milionów. Czyli wystarczyłoby, jak liczyliśmy, że ze wszystkich osób jakieś 1/5, może 1/6 zdecydowałaby się tutaj płacić podatki, a już by się system praktycznie w połowie zwracał. Ile osób przyciągniemy, to jest kwestia oczywiście otwarta. Jak ich zachęcimy? Czy tylko ulgową komunikacją, być może parkometrami tańszymi, być może systemem ulg dla rodzin wielodzietnych, zniżek w restauracjach. A jak do tego pomysłu stosunkowuje się Platforma Obywatelska? Platforma, władze rządzące miastem coraz przychylnie podchodzą do tego tematu. Też zauważyli, że baza podatników jest nierealna po prostu, że się podnosi podatki dla osób w tej chwili płacących, a nie stara się przyciągnąć nowych podatników. Więc cieszę się, że akcję, którą już zaczęliśmy w kwietniu zeszłego roku, coraz więcej środowisk zachęca, czy to Platforma, SLD, nawet widziałem niektórzy radni z ruchu Palikota zaczęli te nasze pomysły podchwytywać, jakoś w swój sposób staram się to także prezentować. I to jest dobre. Na razie mamy położony zespół w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy radnych miasta, jak Tomasza Dzikota, Michała Grodzkiego, radnego Żoliborza, Łukasza Oprawskiego, burmistrza dzielnicy Włochy, Michała Wąsowicza. Więc mamy szereg też osób, które włączyły się w projekt, sprawdzają kwestie prawne, pewne wyliczenia podatkowe. Też staramy się urealnić. Fundacja Republikańska, Marcel Klinowski, ekspert do spraw transportu, też jest z nami, więc mamy już taki zespół. Nie tylko rzucamy te pomysły, ale staramy się zrobić pełen zamknięty projekt z konkretnymi wyliczeniami, taki, który będzie można wprowadzić w życie. Ale fajnie, że niektóre środowiska też podchwytują, też starają się tę kwestię jakoś na swój sposób promować, bo chodzi o to, żeby wspólne dobro Warszawy zwyciężyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.